Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, Szanowni Państwo, jak można mówić, że jest jakaś histeria? Jak można mówić, że są gorsi, lepsi na rodzice? Przecież to, że rodzice źle oceniają przygotowanie do szkół, to nie jest żadna histeria, tylko rzeczowa ocena sytuacji. To, że rodzice wolą, by ich dziecko uczyło się w przedszkolu, to też jest rzeczowa ocena sytuacji. Powołujecie się na sondaże, w których 95% rodziców jest zadowolonych z przygotowania szkół. Skoro są takie sondaże i one odzwierciedlają rzeczywistość, powtórzę, to dlaczego baliście się referendum? Mielibyście naprawdę twarde, zweryfikowane dane i jakby podstawę do wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego. Po prostu sami nie ufacie własnym sondażom i własnym badaniom. Natomiast ja chcę zadać jednoznaczne pytanie i oczekuję jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wprowadzacie nową kategorię nauczyciela, a nie nauczyciela, co zostało skrytykowane i proponuję naprawdę poważną refleksję nad tą sprawą, to czy wy tylko udajecie, że będzie wprowadzany ten nauczyciel, czy rzeczywiście chcecie go wprowadzić do szkoły? Bo jeśli tak, to proszę o rzetelne wyliczenie, ile ta operacja z kolei wprowadzania nauczyciela, nie nauczyciela będzie kosztować samorządy oraz jak będziecie zabezpieczać miejsca w przedszkolach dla dzieci, które będą cofane ze szkoły do przedszkola. Dziękuję bardzo.